Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje serię Złota myśl o pokorze. Matko Najświętsza, Tobie dedykujemy ten cykl audycji. Prosimy Cię bardzo, uproś nam u dobrego Boga dar pokory, której tak bardzo potrzebujemy. Mistrzyni życia duchowego, módl się za nami. Jeżeli ktoś niesłusznie łajać was będzie, i to ze złością, jeżeli wasze postępowanie ganić będą wasi podrzędni albo tacy, co więcej od was zasługują na naganę, i to w rzeczach daleko ważniejszych, nie chciejcie unosić się oburzeniem i odrzucać napomnienia, jakie wam dają, ale roztrząsajcie spokojnie przy świetle Bożym wszystkie sprawy wasze z głębokim przekonaniem, że możecie w każdym kroku błądzić, jeżeli łaska Boża was od tego nie powstrzyma. Zaczerpnięte treści pochodzą z dzieła Złota książeczka o praktyce pokory. Pełną wersję dzieła i audiobook nabędziesz na stronie najjejgłowie.pl.